początkiem maja tą przesympatyczną rumuńską agroturystykę opanowali niczym stonka polscy grotołaci. Długi majowy weekend nie jest wcale taki długi, ale i do Rumunii jakby coraz bliżej. A to Węgrzy jakąś nową autostradę oddadzą, a to Rumuni coś tam w górach podasfaltują. I tak to silna reprezentacja z przeróżnych polskich klubów stawiła się w Rumunii. W sumie przyjechało nas tu chyba ze 40 rok. I zalęgliśmy się właśnie tu, w górach Padurea Krajului, jako że ten kącik Rumunii jest najbliżej Polski. Odwiedziliśmy wiele jaskiń. O wszystkich nie dam rady tutaj opowiedzieć, ale o tej trzeba. Czurponor to perełka rumuńskich jaskiń. To po prostu trzeba zobaczyć. A poza tym leży jakieś 5 minut od naszej bazy. Cały kompleks ma około 25 km długości. Wszystkie partie spina piękna podziemna rzeka. Akcja do syfonów to około 10 godzin. Kolejny dzień i kolejna jaskinia. Tym razem mniej znana, trochę nawet tajemnicza. Pesztera Krajului, czyli jaskinia królewska, jest zaiste królewska. Początek nie wróży nic ciekawego od błoto i ciasno. Widać, że jaskinie eksplorowali Węgrzy. Ach, te drabinki. I nagle zaczyna się jaskiniowe Eldorado. Czego tu nie ma? I rzeka, i trawersy. Niezła zabawa. A nacieki? Tego to mają do koloru, do wyboru. Wchodzimy w najładniejsze partie. Ech, po tych naszych Tatrach szkoda gadać. Kubatura też niezła. Od skromne 40 metrów wysokości. Parę pereł też tu się znajdzie. Dalej i jeszcze większa sala, można się zgubić. Znana długość jaskini to około 6 km. Tym razem to serce Bihoru. To kolejny masyw, 2 godziny drogi od naszej bazy. Odwiedzamy tu krótszą, ale bardzo znaną jaskinię. Będzie mokro, pianki się przydadzą. Jaskinia Khoiba Mare wraz z Khoiba Mika i wywierzyskiem Taus tworzą arcyciekawy przepływ podziemnej rzeki. Rzeka spływa kaskadami aż do syfonu. W syfonie tym nie tak dawno Finowie zanurkowali na rekordową głębokość 91 metrów. Tutaj widać, że Rumunom czasami się przelewa. Szczerze mówiąc, przelewa im się tak bardzo, że niedawno wciągnęło do końcowego syfonu niemal cały tartak. A teraz uchylę rąbka tajemnicy i pokażę, jak gładko idzie nagrywanie filmu w jaskini.
to nie świećcie w kamery! Nie świecić w kamery! I nie razem! Odsuńcie się od siebie! Jeden dalej, drugi bliżej! Kurwa. Miało być tak pięknie, aby było jak zwykle. Zawsze, gdy jesteśmy w okolicy, odwiedzamy wywierzysko Taus. Tutaj podczas nurkowania utonął nasz klubowy kolega Rafał Garski. Poświęcamy mu chwilę modlitwy i zadumy. Ten widok to prawdziwa jaskiniowa wizytówka Rumunii. Któż go nie zna? Będzie się działo środek roztopów. Wchodzimy ostatnim otworem. W Cetacji Leponorului wszystko jest wielkie. Wielka też jest rzeka. Latem to czysta wodna zabawa, ale teraz wody jest trochę przydużo. Wypinanie się z rolki bez dna pod stopami to rzadko ćwiczony manewr. Poddajemy się. Niestety wody jest tak dużo, że w wcześniejszych przełazach nie dałoby rady wrócić. Warunki prawie zimowe. Nic dziwnego, że trzeba trochę potańczyć dla rozgrzewki. No trzeba to przyznać, kawał otwora. Gdzieś my jeszcze nie byli i co żeśmy nie widzieli, długo by opowiadać. Dobra, spróbuję szybko. Myśmy też tam byli. Miód i wino pili. Ty już nie pierwszy raz! Czemu się pod uchwał to mieszał? Nigam, ciebie nie jest tutaj pierwszy raz!